G.K. Chesterton, Wiekuisty człowiek. Rozdział pierwszy. Człowiek w jaskini. Fragment. W powieściach i gazetach roi się dziś od niezliczonych aluzji na temat popularnej postaci, tak zwanego jaskiniowca. Wygląda na to, że znamy dość dobrze nie tylko jego karierę publiczną, ale także życie prywatne. Jego psychikę na poważnie opisują powieści psychologiczne i sama psychologia. O ile rozumiem, jego głównym zajęciem było poniewieranie własnej żony, albo raczej odnoszenie się do kobiet w ogóle w sposób, który w języku filmu określa się jako ostrą jazdę. Nigdy nie natknąłem się na żadne dowody tych przypuszczeń i nie wiem, na jakich prymitywnych pamiętnikach albo sprawach rozwodowych się one opierają. Nie potrafię także, jak wyjaśniłem gdzie indziej, uznać ich za prawdopodobne, nawet jeśli rozważa się je a priori. Otóż wmawia się nam, bez przytaczania żadnych wyjaśnień ani autorytetów, że prymitywny człowiek, wymachując maczugą, najpierw ogłuszał, a potem porywał swoją wybrankę. W świetle wszelkich możliwych analogii do świata zwierzęcego zakrawałoby to jednak na niezdrową wręcz skromność i opieszałość ze strony wybranki, gdyby za każdym razem upierała się, że zanim pozwoli się porwać, musi wpierw dostać po głowie. Powtarzam, nigdy nie zrozumiem dlaczego, skoro mężczyzna był takim brutalem, kobieta miałaby być tak subtelna. Jaskiniowiec może i był bydlakiem, ale nie ma powodu, by uważać go za gorszego od bydła. A przecież miłostki żyraf i rzeczne romanse hipopotamów odbywają się bez żadnego tego typu wstępnych potyczek czy awantur. Jaskiniowiec może i nie był lepszy od niedźwiedzia jaskiniowego, ale przecież żadna młodociana niedźwiedzica nie przejawia tego rodzaju skłonności do staropanieństwa. W każdym razie szczegóły życia rodzinnego w jaskini są dla mnie zagadką zarówno z punktu widzenia statycznej, jak i rewolucyjnej teorii dziejów i chętnie przyjrzałbym się dowodom na ich prawdziwość, ale niestety nigdy nie udało mi się ich znaleźć. Najdziwniejsze jest jednak to, że choć 10 tysięcy języków powtarzało te mniej albo bardziej naukowe lub literackie plotki o nieszczęsnym osobniku zwanym jaskiniowcem, zaniedbywano przy tym jedyny kontekst, w którym mówienie o nim jako o jaskiniowcu byłoby rzeczywiście rozsądne i uzasadnione. Posługiwano się tym mglistym terminem na dziesiątki mglistych sposobów, ale nie przyjrzano mu się ani razu, żeby stwierdzić, co się za nim kryje. Faktycznie bowiem interesowano się wszystkim, co robił jaskiniowiec, oprócz tego, co robił w jaskini. Ślady tej działalności, jak wszystkie prehistoryczne ślady, nie są liczne, ale dotyczą prawdziwego jaskiniowca i jego jaskini, a nie fikcyjnego jaskiniowca i jego maczugi. Nasze poczucie rzeczywistości skorzysta na tym, jeśli po prostu przyjrzymy się tym śladom i na nich poprzestaniemy. W jaskini nie znaleziono przecież maczugi, tak straszliwej zakrwawionej maczugi z rzędem nacięć oznaczających liczbę kobiet, które dostały nią po głowie. Jaskinia nie okazała się jaskinią Sinobrodego, pełną szkieletów zamordowanych żon. Nie znaleziono w niej ustawionych rzędami kobiecych czaszek, strzaskanych jak skorupki jajek. Znaleziono w niej coś absolutnie i pod żadnym względem niezwiązanego z dzisiejszymi anegdotami, filozoficznymi wnioskami czy literackimi plotkami, tak bardzo zaciemniającymi całą kwestię. I jeśli chcemy ujrzeć ów przebłysk po rankach historii takim, jakim naprawdę był, lepiej będzie nawet historię jego odkrycia przedstawić sobie jako legendę z krainy poranka. Lepiej będzie opowiedzieć o odkryciu tego, co zostało odkryte, równie prosto, jak o bohaterskich odkrywcach Złotego Runa albo Ogrodu Hesperyd, jeśli dzięki temu zdołamy wyjść z mgieł sprzecznych teorii i ujrzeć, jak światło świtu wydobywa jasne kolory i wyraźne kontury przedmiotów. Dawni poeci epiccy umieli przynajmniej opowiadać historie. Może nieco je ubarwiali, ale nigdy ich nie wypaczali i nie naciągali na siłę do rozmaitych teorii i filozofii wynalezionych po wiekach. Byłoby dobrze, gdyby współcześni badacze potrafili opisać swoje odkrycia śmiałym narracyjnym stylem pierwszych podróżników, zamiast używać długich, sugestywnych słów, w których roi się od aluzji bez związku. Może wówczas moglibyśmy sobie uświadomić, co tak naprawdę wiemy o jaskiniowcu, a przynajmniej o jego jaskini. Dość dawno temu pewien ksiądz i pewien chłopiec weszli do jamy w zboczu wzgórza i trafili jakby na podziemny tunel prowadzący do labiryntu podobnych tajemniczych,
ukrytych w skałach korytarzy. Przeciskali się przez szczeliny niemal nie do przebycia, czołgali się w tunelach, jakby przeznaczonych dla kretów. Wpadali w dziury głębokie jak studnie i wydawało się, że po siedmiokroć grzebią sami siebie żywcem bez nadziei zmartwychwstania. Realia wszystkich tego rodzaju śmiałych ekspedycji wyglądają dość banalnie. Trzeba jednak, by ktoś przedstawił je w ich pierwotnym kształcie, bo wówczas tracą swoją banalność. Jest na przykład coś znaczącego w dziwnym zbiegu okoliczności, który sprawił, że pierwszymi intruzami w świecie podziemi byli właśnie ksiądz i chłopiec. Symboliczne uosobienie starożytności i młodości świata. Znaczenie chłopca interesuje mnie tu nawet bardziej niż znaczenie księdza. Nikomu, kto pamięta chłopięce lata, nie trzeba tłumaczyć, czym jest dla chłopca możliwość zejścia na wzór Piotrusia Pana pod strop korzeni, a potem zstępowania coraz to niżej i niżej, aż, jak określił to William Morris, do samych korzeni gór. Przypuśćmy, że ktoś, działając z prostotą i zdrowym realizmem, które są częścią niewinności, doprowadził taką podróż do końca i to nie ze względu na to, co mógłby wywnioskować albo udowodnić w rozległym gazetowym sporze, ale po prostu ze względu na to, co mógłby zobaczyć. A zobaczył na koniec jaskinię, tak oddaloną od światła dnia, że mogłaby być legendarną podmorską jaskinią Dom Daniela. Ta sekretna skalna komnata, oświetlona po raz pierwszy po długiej nocy niezliczonych wieków, ujawniła na swych ścianach duże, zamaszyste kontury plam, różnobarwnej gliny, a gdy odkrywcy przyjrzeli się ich liniom, rozpoznali w nich, mimo dzielące ich pustki i otchłani dziejów, rech i gest ręki człowieka. Były to rysunki czy też malowidła przedstawiające zwierzęta, narysowane czy też namalowane nie tylko przez człowieka, ale i przez artystę. Mimo wszelkich ograniczeń epoki, widać w nich było to samo umiłowanie linii długich i zamaszystych, albo długich i rozedrganych, rozpoznawalne dla każdego, kto kiedykolwiek rysował albo próbował rysować. Umiłowanie, na temat którego żaden artysta nie pozwoli się pouczać naukowcom. Przebijał przez nie skłonny do eksperymentów i przygód duch artysty, który nigdy nie ucieka od problemów, lecz stara się je pokonać. Widać tu na przykład wizerunku jelenia, który przekręca głowę w tył, sięgając do ogona, jak to często widzimy u koni. Wielu współczesnych malarzy zwierząt uznałoby trafne oddanie tego gustu za nie lada zadanie. W tym i dziesiątkach innych szczegółów widać wyraźnie, że prehistoryczny artysta przyglądał się zwierzętom z pewnym zainteresowaniem, a nawet z pewną przyjemnością. W tym sensie można by go nazwać nie tylko artystą, lecz także przyrodnikiem, ze względu na jego przyrodzone skłonności. Nie trzeba tu dodawać, chyba tylko mimochodem, że w atmosferze tej jaskini nie ma nic, co przypominałoby ponurą i pesymistyczną dziennikarską grotę wiatrów, które dmą wokół nas, dudniąc niesłabnącym echem wieści o jaskiniowcu. O ile relikty przeszłości mówią cokolwiek o charakterze człowieka, to wygląda na to, że miał on charakter dość ludzki. Z pewnością nie był on tym zbiorem nieludzkich instynktów, o jakim traktuje współczesna nauka. Gdy najróżniejsi powieściopisarze, pedagodzy i psychologowie mówią o jaskiniowcu, nigdy nie przedstawiają go w związku z tym, co odkryto w jaskini. Gdy autor realistycznej powieści miłosnej stwierdza: czerwone płatki tańczyły przed oczami Donalda Doubledicka, czuł, że budzi się w nim jaskiniowiec. Czytelnik byłby zawiedziony, gdyby Donald udał się następnie do salonu i zaczął malować na ścianach duże sylwetki krów. Gdy psychoanalityk pisze do pacjenta: stłumione instynkty jaskiniowca niewątpliwie popychają pana do zaspokojenia tej gwałtownej skłonności. Nie chodzi mu o skłonność do malowania akwarelą, ani do wnikliwych studiów nad tym, w jaki sposób pasące się zwierzęta poruszają głowami. A jednak mamy niezruszoną pewność, że jaskiniowiec oddawał się takim właśnie niewinnym, spokojnym zajęciom, natomiast nie mamy ani śladu dowodów na to, że postępował brutalnie i gwałtownie. Innymi słowy, powszechnie znana postać jaskiniowca to po prostu mit, a raczej zwykłe pomieszanie pojęć. Mit bowiem kryje w sobie przynajmniej metaforyczne zarysy prawdy. Cała dzisiejsza retoryka na ten temat to zwykła pomyłka i nieporozumienie. Nie popierają jej żadne naukowe dowody, a jej jedyna wartość to uzasadnienie bardzo współczesnych nastrojów anarchii.
Jeśli jakiś dżentelmen ma ochotę sponiewierać swoją panią, może to zrobić na własny rachunek, bez szargania opinii jaskiniowca, o którym wiemy niewiele ponad to, co można wywnioskować z kilku niewinnych, ładnych malowideł. Nie taki jednak sens mają owe malowidła i nie taki morał należy z nich wyciągnąć. Właściwy morał jest o wiele większy i prostszy, tak wielki i prosty, że gdy wyrazi się go po raz pierwszy, brzmi dziecinnie. I rzeczywiście jest on w najwznioślejszym znaczeniu tego słowa dziecinny. Dlatego też w mojej przypowieści oglądałem go w pewnym sensie oczami dziecka. Jest to największy z faktów, z jakimi musi zmierzyć się chłopiec w jaskini. Być może zbyt wielki, by mógł go objąć wzrokiem. Jeśli chłopiec należał do trzutki księdza, można zakładać, że zaszczepiono mu pewien przymiot zwany zdrowym rozsądkiem. Chodzi o ten rodzaj zdrowego rozsądku, który często dociera do nas w formie tradycji. W takim wypadku chłopiec rozpoznałby w dziele pierwotnego człowieka po prostu dzieło człowieka, dzieło ciekawe, ale wcale nie mniej wiarygodne z powodu swej prymitywności. Zobaczyłby to, co jest do zobaczenia i żadna fascynacja ewolucją ani modne teorie nie skusiłyby go, aby widzieć coś, czego tam nie było. Jeśli w ogóle słyszałby o takich teoriach, przyznałby oczywiście, że mogą one być prawdziwe i wcale nie muszą być sprzeczne z faktami. Artysta mógł przecież mieć jeszcze inne cechy charakteru, oprócz tych, które zostały uwiecznione w jego arcydziełach. Prymitywny człowiek być może znajdował przyjemność nie tylko w malowaniu zwierząt, lecz również w biciu kobiet. Możemy tylko stwierdzić, że jego obrazy utrwaliły jedynie to pierwsze, a nie drugie zainteresowanie. Może to i prawda, że jaskiniowiec dopiero po przetrzepaniu skóry matce lub, zależnie od okoliczności, żonie, wsłuchiwał się z przyjemnością w szmer leśnego strumyka i podpatrywał schodzące do wodopoju jelenie. Jest to niewykluczone, ale zupełnie bez znaczenia. Zdrowy rozsądek dziecka potrafi zadowolić się wiedzą wypływającą z faktów, a niemal jedyne dostępne na fakty to malowidła w jaskiniach. Na podstawie istniejących dowodów dziecko miałoby wszelkie podstawy przypuszczać, że jakiś człowiek narysował zwierzęta czarną ziemią i czerwoną ochrą, z takiego samego powodu, z jakiego ono samo często próbowało rysować zwierzęta czarnym węglem i czerwoną kredą. Człowiek namalował jelenia, tak jak dziecko rysuje konia, bo jest to zabawne. Człowiek namalował jelenia z odwróconą głową, tak jak dziecko rysuje świnię z zamkniętymi oczami, bo to niełatwe. Między człowiekiem i dzieckiem, należącymi do tego samego rodzaju ludzkiego, wyrósłby pomost ludzkiego barterstwa, tym szlachetniejszy, że spinający dziejowe otchłanie zamiast zwykłej przepaści klas. W każdym razie chłopiec nie dostrzegłby w jaskini żadnych dowodów na istnienie jaskiniowca w takiej postaci, w jakiej przedstawia go prymitywny ewolucjonizm, bo wcale by ich tam nie było. Gdyby ktoś mu powiedział, że obrazy te co do jednego namalował święty Franciszek z Asyżu, jako wyraz czystej i świętobliwej miłości do zwierząt, w jaskini nie byłoby nic, co przeczyłoby takiemu stwierdzeniu. Ja sam znałem kiedyś pewną panią, która pół żartem stwierdziła, że jaskinia była najwyraźniej żłobkiem dla dzieci trzymanych tam ze względu bezpieczeństwa. I że kolorowe zwierzęta namalowano na ścianach ku ciesze maluchów, tak jak dziś wiesza się podobizny żyraf i słoni na ścianach przedszkoli. I chociaż jest to jedynie żart, rzuca on nieco światła na rozmaite wnioski, które wyciągałem bez zastanowienia. Malowidła nie dowodzą nawet tego, że jaskinie były mieszkaniami jaskiniowców. Podobnie jak odkrycie piwnicy na wino w Balham, na długo po tym jak przedmieście to padłoby ofiarą boskiego albo ludzkiego gniewu, nie dowodziłoby wcale, że wiktoriańska klasa średnia spędzała swój żywot pod ziemią. Jaskinia mogła mieć jakieś specjalne przeznaczenie, podobnie jak piwnica na wino. Mogła służyć jako świątynia, jako schron na wypadek wojny, jako miejsce spotkań tajnego stowarzyszenia, albo jako wiele innych rzeczy. Faktem jest jednak, że jej wystrój ma o wiele więcej wspólnego z atmosferą dziecinnego pokoju, niż z jakimkolwiek koszmarem anarchistycznej furii i strachu. Wyobraziłem sobie dziecko, które znalazło się w tej jaskini. Z łatwością można też wyobrazić sobie inne dziecko, współczesne czy nieskończenie odległe w czasie, które wyciąga rączkę, by pogłaskać namalowanego na ścianie zwierza. Jak przekonamy się potem, w geście tym zawiera się zapowiedź jeszcze innej jaskini i innego dziecka. Przypuśćmy jednak, że chłopiec nie kształcił się u księdza, ale u profesora, u jednego z tych profesorów, którzy upraszczają relację człowieka i zwierzęcia, sprowadzając ją do zróżnicowania w wyniku ewolucji. Przypuśćmy, że chłopiec z tą samą prostotą i szczerością widział siebie jedynie jako Mouliego, który biega w gromadzie zwierząt,
takich samych jak on, jeśli nie liczyć względnej i stosunkowo niedawnej modyfikacji. Czego nauczyłaby go wówczas dziwna kamienna książka z obrazkami? W ostatecznym rozrachunku tego, że oto kopał bardzo głęboko i dokopał się do miejsca, gdzie człowiek namalował podobiznę Renifera. Musiałby jednak kopać o wiele głębiej, zanim dokopałby się do miejsca, gdzie Renifer namalował podobiznę człowieka. Brzmi to może jak truizm, ale w tym kontekście jest prawdą rzeczywiście porażającą. Chłopiec ów mógłby stąpić w niewyobrażalne głębiny, dotrzeć do zaginionych kontynentów, równie odległych jak gwiazdy, mógłby znaleźć się we wnętrzu Ziemi tak daleko od ludzi, jakby dotarł na drugą stronę Księżyca. Mógłby dostrzec w tych zimnych przepaściach albo rozległych tarasach z kamienia zatarte hieroglify z kamielin, niczym ruiny biologicznych dynastii, przypominające raczej ruiny kolejnych dzieł stworzenia i osobnych wszechświatów, niż kolejne etapy rozwoju tylko jednego z nich. Odkryłby ślady potworów rozwijających się ślepo w kierunkach, nie mających nic wspólnego z ogólnie przyjętym kształtem ptaków albo ryb. Monstra, po omacku chwytające się życia, przedziwnie wydłużonym rogiem, językiem czy też kończyną, stwory pokryte lasem, wymyślnie karykaturalnych pazurów, płetw, a nawet palców. Nigdzie jednak nie znalazłby ani jednego palca, kreślącego linię na piasku, ani jednego pazura, próbującego wyskrobać nieudolne zarysy formy. O ile można stwierdzić, byłoby to równie niemożliwe dla owych niezliczonych kosmicznych form życia, dawno minionych epok, co dla zwierząt i ptaków, jakie widzimy dziś. Dziecko nie spodziewałoby się odkryć czegoś takiego bardziej, niż zobaczyć kota, skrobiącego na ścianie złośliwą karykaturę psa. Zdrowy dziecięcy rozsądek nie pozwoliłby żadnemu dziecku, nawet nafaszerowanemu ewolucyjnymi teoriami, spodziewać się czegoś takiego. A jednak właśnie coś takiego odkryłoby ono w śladach prymitywnych, dopiero co powstałych przodków ludzkości. Z pewnością wydałoby mu się dziwne, że tak dalecy ludzie wydają się tak bliscy, a zwierzęta żyjące tak blisko niego wydają się tak dalekie. W swej prostoduszności musiałoby uznać za co najmniej niezwykłe, że nie odkryło żadnych śladów pierwotnej twórczości zwierząt. Taką najprostszą naukę można wyciągnąć ze skini z barwnymi zwierzętami, tylko że jest ona zbyt prosta, by została przyjęta. Najprostszą prawdą jest to, że człowieka od zwierzęcia różni natura, a nie stopień rozwoju. A oto prosty dowód. Twierdzenie, że prymitywny człowiek namalował małpę, traktujemy jak truizm. Natomiast twierdzenie, że zmyślna małpa namalowała człowieka, traktujemy jak żart. Istnieje zatem rozdźwięk i dysproporcja, coś zupełnie wyjątkowego. Sztuka jest niewątpliwie znakiem rozpoznawczym człowieka. Opowieść o początkach powinno się naprawdę rozpocząć od tej najprostszej prawdy. Ewolucjonista gapi się na malowidła w jaskini i nie dostrzega tego, co jest zbyt wielkie, by dało się objąć wzrokiem, i zbyt proste, by dało się zrozumieć. Próbuje wyciągnąć różne pośrednie, niewiarygodne wnioski ze szczegółów oglądanych obrazów, bo nie potrafi zrozumieć zasadniczego znaczenia całości. Jego mgliste teorie dotyczą pierwotnej areligijności lub zabobonności ustroju plemiennego, polowań, ofiar z ludzi i Bóg wie czego jeszcze. W następnym rozdziale bardziej szczegółowo spróbuję prześledzić dyskutowaną tak zaciekle kwestię prehistorycznego pochodzenia różnych ludzkich pojęć, zwłaszcza pojęć religijnych. Na razie konkretny przykład jaskini służy mi jedynie za symbol prostej prawdy, od której powinno się zacząć tę opowieść. W ostatecznym rozrachunku spuścizna pradawnego hodowcy reniferów dowodzi podobnie jak inne spuścizny przede wszystkim tego, że hodowca potrafił rysować, a renifer nie. Jeśli hodowca reniferów był zwierzęciem takim samym jak renifer, tym bardziej niezwykłe jest to, że potrafił coś, czego nie potrafiło żadne inne zwierzę. Jeśli był jak każde zwierzę czy ptak produktem rozwoju biologicznego, tym bardziej zdumiewające jest to, że wcale nie przypominał żadnego ptaka ani zwierzęcia. Jeśli uznać go za zjawisko naturalne, wygląda on jeszcze bardziej nienaturalnie, niż jeśli uzna się jego nadnaturalność.